to w tej sferze pomocy społecznej druga taka ważna inwestycja w obok, mam tu na myśli pierwszą, czyli 100 mieszkań dla seniorów, które wybudowaliśmy na osiedlu Dambonia. To drugie takie duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o wartość prac, jeszcze większe. Będzie to nowy dom dla około 100 mieszkańców. Szanowni Państwo, budynek będzie trzykondygnacyjny, podpiwniczony, 7000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i oczywiście będzie on z pełnym zagospodarowaniem wokół tego obiektu, czyli z oświetleniem, z miejscem rekreacyjnym, którym będzie między innymi altana, będą instalacje, przyłącza. Cały budynek będzie oczywiście bardzo funkcjonalny. Wykorzystujemy już pomieszczenia podpiwniczne. Pomieszczenia będą służyły jako gabinety fizykoterapii. Tam będzie też zaplecze szatniowo-sanitarne. Oprócz tego będą się tam znajdowały również magazyny i pomieszczenia techniczne. Na parterze będzie dalsza część gabinetów lekarskich, ale będzie też taka część socjalna, czyli stołówka, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia terapii zajęciowej i pomieszczenia specjalistyczne dla personelu oraz część biurowa, która będzie służyła administracji tego budynku. I to, co jest najważniejsze, to oczywiście pierwsze i drugie piętro, bo tam znajdą się miejsca dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Tam będą pokoje dwu-, trzyosobowe z węzłami sanitarnymi, będą tam sale dziennego pobytu i też pomieszczenia techniczne. Zapewnimy w tym nowym domu całodobową opiekę nad mieszkańcami, ale też oczywiście wszelkie usługi opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacje, będzie tam opieka medyczna, psychologiczna, usługi edukacyjne i warsztaty terapii zajęciowej. Standardy od momentu, kiedy powstał Dom Pomocy Społecznej, który funkcjonuje na obecną chwilę, uległy zmianom dość wyrazistym. To nie wynika tylko i wyłącznie z tego tytułu, że i sama infrastruktura, tkanka tego budynku już się zużyła, ale również wynika chociażby z przepisów. Staraliśmy się wyeliminować te rzeczy, które dotychczas doskwierały tym mieszkańcom, a dodatkowo stworzyć takie miejsce, gdzie pobyt w Domu Pomocy Społecznej będzie przyjemny, nie tylko i wyłącznie w sensie samych warunków w pokojach, ale również i otoczenia i możliwości kontaktu z osobami z zewnątrz, co też nam zobrazowała niestety pandemia w sytuacji, kiedy było to, Szanowni Państwo, ograniczone. Stąd wydaje mi się, że takim ogromnym walorem na pewno bez wątpienia jest to, że prawie 80% tych pokoi, które znajdą się w Domu Pomocy Społecznej, to będą pokoje jednoosobowe, czyli pewna intymność, taka swoboda funkcjonowania w tych pokojach i w ślad za tym te wartości na pewno ulegną dużej poprawie. Przestrzenie, gdzie będzie można spotykać się z osobami z zewnątrz, pokoje gościnne, gdzie, jeżeli będzie taka potrzeba, osoby również z zewnątrz, rodzina, przede wszystkim te osoby, mam na myśli, będą mogły przyjechać do swoich najbliższych i spędzić z nimi nieco więcej czasu. Cieszymy się, że będziemy partnerem miasta Opolu w realizacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała 77 lat temu, a więc również, tak jak pan prezydent zaznaczył, mamy już słuszny wiek. Suma doświadczeń w tym czasie zgromadzonych jest naprawdę jakby olbrzymia. Z naszej strony projekt będzie prowadził pan dyrektor Grzegorz Cieślar, który jest obecny tutaj jakby z nami. Też bardzo doświadczony dyrektor, który niejedną inwestycję już poprowadził. Także też jest to rękojmia, że postaramy się stanąć na wysokości zadania. Rozumiemy, jak ważny jest to projekt dla państwa. Mamy 20 miesięcy, zaczynamy dzisiaj. Nic innego, jak tylko wyłącznie zakasać rękawy, wziąć się do roboty. Patrząc globalnie na program inwestycji strategicznych, no to blisko 80% inwestycji jest realizowane w inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne. Natomiast
Nieznaczna część realizowana jest właśnie w tego typu inwestycje, które wynikają z potrzeb społecznych. To pan prezydent już wspomniał o tym, że niestety społeczeństwo się starzeje, natomiast naszym obowiązkiem jest też zadbać o to, aby zapewnić godne życie tym osobom, które popadły albo w choroby, albo są samotne. Jeżeli patrzymy na województwo opolskie, to jest druga tego typu inwestycja, która będzie oddawana. Natomiast pierwsza, to już prace się rozpoczęły w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Dzisiaj rozpoczynamy w mieście Opolu i to bardzo cieszy i my mamy naprawdę wielką satysfakcję z tego, że tego typu inwestycje mają szansę być zrealizowane.